Cześć, witajcie. Tu znowu Gimper, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Warcraft 3D Frozen Throne. Założenie Durotaru. Nie widzisz, że rozmyślam? Widzę, Jaino, witam, widzę, witam, whatever. Tak, widzę, Jaino, bardzo dobrze widzę, że rozmyślasz. A my sobie kontynuujemy tutaj już naszą kampanię. Misja nasza w tym momencie jest taka, żeby znaleźć ocalałych ludzi, co nie powinno być zbyt trudne. Zajmujemy się tutaj tymi nagami, które nie wiadomo wcale, czy są takie nagie, bo nie, no w sumie są nagie. Stąd nazwa nagi jak najbardziej prawidłowa. Będzie szczadował, dobra, tutaj puścimy sobie jakieś ultimaty. Ty rób tak. Ty rób tak. Ty zrób tak. Tylko szybko ulecz. Dobra. Będę czadował, dawaj Misza. Ty dawaj tego. Dobrze jest. Śmigamy, leczenie. Rękawice runiczne, zwiększają siłę i pancerz. Nie no, w sumie całkiem okej się wydaje. Dobra, rozdupcz tutaj, dobrze. Nie może atakować teraz. Brakuje mi czegoś, co by im pancerz zmniejszało, bo ten jak miał tak cholernie mocny pancerz. Nikt nie może tego podnieść, dobra, wyrzuć tego spora. Co w sam raz dla ciebie, Jaino? Brzmi nieźle. Miał jeszcze pancerz, zwiększa o 3, ale nie jest napisane to. No dobra, tu była ta małpa w czerwonym. Tak naprawdę to nie w czerwonym, ale tak powiedział Kaczyński, więc trzeba się z tego śmiać. Dobra, to spontanna zdrowia, my tego dużo nie potrzebujemy, bo Rokkan może bardzo, bardzo efektywnie nas tutaj leczyć. Dużo mi zwracacie uwagę, że zapominam o tym hełmie, faktycznie, muszę o tym pamiętać bardziej. Ominąć to jakoś, nie da się. Kurde no. Dobra, czyli śmigaj tak. Śmigaj tak, chociaż to nie daje prawie nic. I ty możesz sobie właśnie z tego strzelić. No strzel sobie z tego. Jeb. Dobra. I śmigać i jest tutaj młot. Dawaj. Dobra. No i tyle. Te nagi są tak upierdliwe, tak mi się nie chciało do tego Warcrafta siadać, bo wiedziałem, że jak tutaj przyjdę, to zaraz będę musiał grać ten moment, a tutaj jest tak cała masa tych nag takich upierdliwych, które mają strasznie duży pancerz i coś tak powoli się przechodzi, to jest straszne. Naprawdę, jeden ze słabszych momentów tej kampanii ogólnie. Gdzie mnie tutaj wkurzasz? Mienię się, a czemu tak krótko? Na 45 sekund powinno. Chyba, że jakąś tam negację magii na to rzucili, czy coś, nie mam pojęcia. Tutaj możesz, chociaż nie wiem co, dobra, to jest ten strażnik królewski. Najwięcej tutaj robi sam Rexar, tak naprawdę. Jeb. Bo najwięcej obrażeń tłucze. I zostanie te nagi w miarę szybko ściągać. No to i tak jest bardzo powolne w porównaniu do tego, jak kampania nas przyzwyczaiła do tej pory, nie? No i też tak jest, to jest słabe, bo tutaj chodzimy, te nagi niby są, no i to tyle. Nic więcej z tego nie wynika, że te obozy czyścimy. A to jest właśnie tutaj było fajne, że tak fabuła była dosyć fajnie rozbudowana. I tak naprawdę tutaj się lata, po to się biega i robi te questy, żeby poznać, jak to tam dalej w fabule jest, nie? No to tak mi się wydaje. Tak przynajmniej ja odnoszę wrażenie, że to jest takie główne paliwo, które popycha gracza do dalszej gry. Ale Strażnik Królewski, nie wiem, czy jest jakiś odporny na magię, czy spell się zbugował, bo to powinno 45 sekund trzymać, a nie 4,5 sekundy. A może opis jest źle napisany, nie mam pojęcia. Napierdzielać. Napierdzielać, kurde! Dobra, tu już niedługo są ludzie. O. Niedaleko, znaczy się chciałem powiedzieć. Beka. Dosłownie. No, nieźle. Śmigaj. Ty puszczaj szarańcze. Ty puszczaj, nie wiem, co żywiołaka. I Blizzard możesz puścić tutaj. Bo tutaj się Misza bije. Rokkan, lecz ją, fast! A, niedużo jej to dało, szczerze mówiąc. Słabo. Cofnij, małpo. Rokkan, lecz. Lecz mocno i dużo. Nie wiem, czy tutaj uda mi się uratować tego łba. Nie bardzo chyba, co? Uciekajcie! Tu, nie wiem, whatever. Oh, fuck. No to zginął mi. Kto to kurwa wymyślił? To jest takie niemożliwie beznadziejne. Bo te nagi są wytrzymałe, jest ich dużo i w ogóle. To jest nudne. Zwyczajnie. Nawet nie chodzi o to, że to jest trudne, to jest nudne.
do tyłu. Bo te nogi są tak kurecko wytrzymałe, że to jest trudno do zrobienia. Wal Blizzardem. Tam już idzie Rexar. Zostaw to. No wycofaj się, pindo. Kurczę. Czemu oni nas gonią? Nie rozumiem, zostawcie ją. Co na wam złego zrobię? Dobra, leczenie. Ta z dingo, człeku. Leci Blizzard, dobra, przyleciał ten łeb. Napierdzielaj. Tutaj ten pandaren w sumie by mi się przydał. Bo znaczy, na pierwszym levelu nie, ale tam czytałem, część osób mi pisała, że jak on już do nas dołączy, to jemu się level zwiększa, ale niestety to już potem, to już było po tym, jak go zostawiłem, więc trudno. Musimy sobie poradzić bez niego. To szczerze mówiąc jakieś mega wymagające nie jest, ale będzie po prostu żmudne i nudne. Niestety. Teraz sobie tą nagę zabijemy. Ale też, też narzekam, bo mi jest ciężko coś tutaj komentować tak naprawdę, bo ciągle robimy to samo, czyli biegamy i zabijamy nagi. Wcześniej było cokolwiek zróżnicowania, można było tak powiedzieć, bo były questy, na bieżąco coś tam się działo i tak dalej. O, tutaj jest sobie w ogóle można go zabić. Zabije mi kolco bestię, nie? Nie zabił. Ale ten ma mało many, dobrze, ta aura Jane tutaj działa. No dobra, tych nag tu już jest bardzo malutko. Powinniśmy sobie poradzić. Jakoś tam sobie poradzić, nie? Dobra, śmigamy do przodu. Dawaj, Rexar, ty jesteś tutaj główną siłą. Jep. Jep. I do przodu poszedł. Wystarczy pilnować w sumie, żeby Rexar z Miszą żyli i będą tutaj mordować wszystko. Tutaj są, tu jest jakaś brama, no za tym są kolejne nagi. Ale lipa, panie. Przecież można się zabawić, bo... Fuck, to się otworzyło, myślę, że to trzeba zniszczyć. Bieda, panie. Dobra, do ataku. Ty pilnuj tutaj, żeby tego leczyć cały czas. Bo Rexar jest tutaj najważniejszy, aczkolwiek słabo to widzę. Puść to, ty puść to. A ty pilnuj leczenia cały czas, gdzie ty jesteś tutaj. Dawaj, ubie. No leczesz, co się z tobą, no. To jest w ogóle tutaj podstawa podstaw, podstawa wszystkiego, podstawa czegokolwiek, run. Run fools. Lecz. Lecz. Śmieciu, masz stana. Nie miej. Dobra, bij się. Jaina. Nie umieraj, kurwa. Umarła, zabijcie to. To z dingo, człeku, kurde. Ło, a co to jest? Pani ciemnołuska. To ona tutaj wszystko robi. Tego niedobrego. Lecz! On nie będzie nadążał z leczeniem, no. Jak to się skończyło? Ta bohaterka to jest bardzo mocna, za mocno, nie? No w sumie została teraz tylko ona. Tylko ból jest taki, że muszę czekać na tych heroesów znowu moich. Dobra. No nie zrobię jej nic samym Rexarem. Mocno tutaj jest. Poczekamy sobie chwilę w takim razie. No tam już powinni być ludzie chyba, nie? Bo tu mieliśmy dotrzeć. Tutaj mi się wydaje, może tutaj będą mieli kogoś związanego czy coś. Zobaczę, ile ona bije. To ścierwo stunuje? Serio? Żebym ja wiedział, to bym od razu się tym zajął. Ty ścierwo głupia, przestań mnie o to atakować, masz stuna. Wow, Rexar ją moment zabija. Czego ja się obawiłem w ogóle? On więcej się leczy niż ona mu bije. Jedyny problem dla Rexara może być taki, że może być za dużo jednostek, żeby on sobie z nim poradził. Proszę. Jaram się. Ale po co to było? Bez sensu, dobra. Wow, teraz to się leczy jednym ciosem na całe zdrowie. To jest dopiero fajne. Nasze ścieżki zbiegają się. Chyba ci tu przyszli. Słabiutcy jesteście. Rexar rządzi, Rexar radzi, Rexar nigdy was nie zdradzi. No tutaj chyba byli ludzie, ale ich troszkę zamordowali. Przybywamy zbyt późno.
że zdążyły ich pozabijać. Chwila. Ten jeszcze dycha. Jaina? Odnaleźliśmy cię. Nareszcie. Admirał... Admirał się ucieszy. Czy to możliwe? Musimy natychmiast wracać na Terramor. Ale... Zaufaj mi, Rexarze. Wytłumaczę ci wszystko na miejscu. No dobrze. Straż mrozu. Uwolnij mą siłę. Brak miejsca w ekwipunku. Dodaję przy tego bohatera plus 5 ataku obrażenia zimne. Zapewnił prawie plus 5 do pancerza. O, to ma może. Co ja tu jeszcze mam? Zwiększa pancerz o 5. Zwiększa pancerz o 8. Zwiększa o 20. To mi dawało plus 6 siły po prostu, tak? Dobra, weź to, Lala. Weź ten pas siły. Nie martw się, bądź szczęśliwy. No bo w sumie, no, tak chyba będzie najlepiej. Wytropię ich. Dobra, chyba że ten Rokan ma coś jeszcze takiego. W sumie zamiast plus 3 ataku chyba jemu się bardziej przyda. Chociaż nie, to jest mix ramany. O czym ja myślę? Dobra, śmigamy. A to ja muszę wrócić teraz? O Boże. To są, ta gra jest okrutna. Gdzie ja mam iść? O, ja pieprzę. O, ja pieprzę. To do końca odcinka ja tam będę szedł. Szczególnie jeżeli coś po drodze mi tutaj jeszcze Moment, stop. Jaina, teleportacja. Zostaw to mnie. No. Ja myślę. Przecież to by było, Boże, iść to byłoby bez sensu. Dobra, no to jaram się, mamy to zrobione. Wyspa Terramor. Wyspa Terramor leży niedaleko wybrzeża Mokradeł do Swallow. Zimna burza, bryza jest odświeżająca, ale w słonym powietrzu cały czas można wyczuć aurę niebezpieczeństwa. Chociaż Wyspa Terramor została zajęta przez Jaina i jej wojska, wciąż pełne jest ukrytych niebezpieczeństw i tajemnic. Mam nadzieję, że nie przybywamy za późno. Musisz zawiadomić Trala, że... Chwila, nic nie rozumiem. O co w tym wszystkim chodzi? Ci żołnierze... Wiem, kim oni są. To... Za późno. Już tu jest. Jaina, chwała niech będzie gwiazdom. Nareszcie cię odnalazłem. Rozpaczałem na wieść o upadku Lorderonu. Ale wiedziałem, że zdołasz jakoś uciec, ale... Co to? Co tu robi Ogr? Ojcze, poczekaj! Ojcze! Horda nie jest już naszym wrogiem. Orkowie mają teraz własne królestwo, a my... Zawsze byłaś naiwna, córko. Jesteś młoda. Nie pamiętasz, co te potwory zrobiły z naszą ojczyzną. Orkom i ich pomiotowi nie wolno ufać. Trzeba niszczyć te kule. Nie mogę ci na to pozwolić, ojcze. Nic nie rozumiesz. Rozumiem więcej, niż ci się wydaje. Może z czasem ty też zrozumiesz. Ale tymczasem... Brać ich! Będę uciekła. Dobra, nie wiem. Tworzymy miszę. Łooo, te jednostki tutaj. Ten puści szarańcze, przecież to wszystko rozdupczy. Yeah. Stąd wyrwać i ostrzec Trala przed admirałem Proudmorem. Rozdupczymy was wszystkich. Małych statków. Gdyby udało mi się przechwycić jeden z nich, to chyba zdołamy wypłynąć niepostrzeżenie na pełne morze. Pewnie, że tak. Dobra, czyli tak, tutaj mamy te rzeczy od Jainy, które zostawiła po sobie, uciekając. Nie wiem, jaki był sens tego, że ona je zostawiła. No ale tak jest skonstruowana kampania, nie będziemy z tym dyskutować. Nie ma sensu podejmować zbędnej polemiki. Sternicy są beznadziejni, więc ich rozdupczyliśmy. Beczki też rozdupczymy, runa przywrócenia. I okej, okay, jesteśmy w tym miejscu. Questa mamy, żeby uciec z Terramor. A póki co to dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Zagrajmy w Warcraft 3 The Frozen Throne. Trzymajcie się, cześć!